Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Poniżej przedstawiono wzór pewnego peptydu. I podpunkt A. Najpierw wanie reakcji hydrolizy tego peptydu. Reakcję hydrolizy, czyli pod wpływem wody i otrzymamy tutaj aminokwasy. OK. Tutaj zaznaczymy sobie wiązanie peptydowe, ponieważ tak nam się właśnie łączą aminokwasy, więc będziemy wiedzieć, jakie to były aminokwasy. I tutaj dodajemy plus H2O strzałka. I ja to będę rozpisywać pod spodem. Mamy tu H3CCHNH2. I tutaj jest wiązanie peptytowe, to oznacza, że tu mamy część. Grupy karboksylowej, więc będzie COOH, bo musimy oddać tą grupę karboksylową. Tutaj mamy część grupy aminowej, czyli będzie się to rozpoczynać od H2N, żeby pokazać, że wiązanie jest na azocie. CH2 i znów tutaj mamy COOH, plus część grupy H2. N, CH, CH3, COOH. I teraz tak. Tutaj powstała nam grupa karboksylowa, i tutaj, natomiast tutaj grupy aminowe. To oznacza, że będziemy mieć tutaj dwie cząsteczki wody. Jedyna rzecz, która mnie tutaj strasznie razi, to jest to, że ten związek jest zapisany inaczej niż te. Więc teraz tutaj napiszę grupę H2N, czyli aminową, a na dół wrzucę CH3, i wtedy elegancko widzimy, że to są dwa te same związki. Ok, B. Wskaż, które z produktów hydrolizy jest związkiem czynnym optycznie. Odpowiedź uzasadni. Dobra. Jak mamy związek, który jest czynno optyczny, zawiera jeden asymetryczny atom węgla w cząsteczce. Co to znaczy, że do tego atomu mamy trzy różne podstawniki? Zatem do tego atomu węgla mamy pierwszy podstawnik, drugi podstawnik, trzeci podstawnik, no już na biało zaznaczę, i czwarty podstawnik. Każdy z tych podstawników jest inny. To oznacza, że ten atom węgla jest asymetryczny. A co za tym idzie, że ten związek jest czynny optycznie. Jak mamy asymetryczny atom węgla, zaznaczamy go gwiazdeczką. Ok, no to wlatujemy tutaj i uwaga, tu mamy do tego atomu węgla dwa wodory, czyli dwa takie same podstawniki, czyli to już nie ma sensu sprawdzać dalej, no bo to już się nie zgadza. A ten związek jest dokładnie taki sam, więc czynnym związkiem optycznie jest ten i ten, którym też zaznaczymy gwiazdkę i jest nim Alanina. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.